Co wy tu robicie? Znów tu jesteście? Co jest? Nie pamiętasz, co miałaś zrobić? Kto to powiedział? Ja, twój głos z twojej głowy. Jak to? No tak to. Wszyscy czekają na twoje angielskie opowieści. Wrzucisz je w końcu na YouTube'a? Czy mam czekać dalej? Jak angielskie opowieści? Przecież angielskie opowieści zawsze są we wtorki. No dokładnie. A jaki dzisiaj mamy dzień? Dzisiaj jest wtorek. Dzisiaj jest wtorek, tak? Bardzo was przepraszam. I już zaczynamy. Właśnie w tym momencie, teraz. Cześć, witajcie. Z tej strony Kawiórka, z drugiej strony Kawiórkowcy, czyli wszyscy ci, którzy lubią pić kawę. Witajcie na moim kanale. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, pamiętajcie, żeby walnąć ten guziczek subskrypcji. Bez przedłużania, zaczynajmy. Pewnie się zastanawiacie, czemu jestem w kurtce. Już wam mówię. Więc taka sytuacja, słuchajcie, musiałam nagle iść do sklepu, więc musiałam szybko przerwać film, tak rachu ciachu, wszystko w swoim czasie. Zaraz wam opowiem, co się stało, jak byłam w Tesco. Dokończmy pierw tamtą opowieść. Więc dzisiejsza historia będzie, tak jak zwykle, przerażająco dziwna. I ta historia dotyczyła mnie i mojej mamasity. To był jakiś dzień, któryś dzień w tygodniu albo i weekend, nie pamiętam w sumie, bo szłyśmy do pracy. Wiem, że to był środek dnia, około 15-16 godzina. Jechałyśmy autobusem do pracy. Kawiórka, jak zwykle, co się stało w autobusie, tak? Tak, dokładnie. Więc poszłyśmy sobie czmyk, czmyk, czmyk na górę, tak jak my zawsze chodzimy na samą górę, na pierwsze piętra autobusu i sobie usiadłyśmy na przodzie, żeby nie siadać z tyłu, bo z tyłu niebezpiecznie, więc usiadłyśmy na samym przodzie. Myślicie, że to nas ustrzegło od złego? Nie, nie ma szans. Po pięciu, może 10 minutach jazdy usiadł za nami jakiś pan. Pan, w sumie chłopak, w sumie nawet młodszy ode mnie. W każdym bądź razie usiadł z tyłu za nami, no i siedzi i się patrzy. A to na mamę, a to na mnie, a to na mamę, a to na mnie. Bo my siedziałyśmy obydwie z przodu, mama po jednej stronie, ja po drugiej, żeby było wygodnie. Siedziałyśmy sobie, siedziałyśmy, jechałyśmy, gadałyśmy, aż w końcu, ja tak byłam lekko obrócona w mamę stronę, kątem oka widziałam tego chłopaka. No i mówię, jakiś dziwny, coś jest nie halo, coś dziwnie patrzy, no ale dobra. Pewnie sobie coś urajam w swojej głowie, jak to zawsze te głosy słyszę. Jakie głosy, ja jestem prawdziwa. Znowu zaczynasz? Ale że co zaczyna? Cicho, tam. No, tak jak wam mówiłam właśnie o tych głosach. Że co? Dobra. Dobra. No, jedziemy, jedziemy, jedziemy. No i robi się już szarawo, już troszeczkę tak, jeszcze nie ciemno, ale szarawo. No to mama w oknie na przodzie widzi odbicie tego chłopaka. Tylko niedokładnie oczywiście. Patrząc na moją minę, widziała, że coś jest nie halo. Patrząc na przód, widziała, że ten chłopak, który siedzi z tyłu za nami, dziwnie się rusza. Mówi do mnie, Sandra, wszystko okej? Okay? No ja mówię, no tak, okej, okay, okej, okay, mamo, tylko wiesz co? Ten chłopak się dziwnie zachowuje. No a mama na to mówi, dobra, widzę jakieś dziwne ruchy tam, co się dzieje, Sandra, mów. Było widać, że to nie Polak, tylko jakiś inny, nie wiem skąd, nieważne, jakiś inny chłopak. No i nagle spojrzałam kątem oka, ale tak szybko, słuchajcie, zrobiłam o taki ruch w jego stronę, tak. I wyobraźcie sobie, że zauważyłam dziwne ruchy. Mówię, co on do mnie macha, czy co? Tylko dziwnie macha, jakoś macha tak z dołu, tak hej. Mówię, coś jest nie tak. Czemu on tak dziwnie macha z dołu? Nie, nie, nie. To nie jest normalne. Tak się nie macha, słuchajcie. Hej? No tak się nie macha. Macha się hej, 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 siema, cześć. Nie tak. Nie, coś jest nie tak. Mówię, mamo, nie wiem, coś jest nie tak. On do mnie chyba pomachał, ale jakoś tak dziwnie. Mama mówi, no właśnie widzę w odbiciu w oknie, że dziwnie coś się dzieje, tak? No słuchajcie, powiem wam, że pierwszy raz taki widok widziałam na oczy. Pewnie już się domyślacie co, ale jeśli się nie domyślacie, to on wcale do mnie nie machał tak. Wcale nie. On się patrzył na mnie i na mamę i machał do siebie. On machał do siebie. On mówił sobie cześć, cześć. Cały czas machał i machał i macha, macha. Ale przy tym machaniu, wiecie jaką miał minę? Jak na niego spojrzałam już później tak perfidnie, bo mówię coś jest nie halo, spojrzałam. A on spojrzał się na mnie tak. Więc jak ja to zobaczyłam, to sobie myślę, coś jest grubo nie halo. Albo z jego głową, albo z moją wyobraźnią. A znając życie, to była moja wyobraźnia. Mówię, mamo, weź się obróć i zobacz, co się dzieje. Więc mama Sita się obróciła. No i jak zobaczyła tego chłopaka, który machał do niej też, się przeraziła, ale o dziwo nie krzyknęła. Ani ja nie krzyknęłam. I się śmiałyśmy i z drugiej strony spanikowane się trząsłyśmy i po prostu nie wiedziałyśmy, co mamy zrobić. No jeszcze głośniej, poproszę. Ja to nagrywam. Hello! Nie ma to jak mama i chłopak rozwiązują problemy, bo mamy osę w kiblu.
Jest panik, a ta osa nas je. Dobra, w każdym razie jechałyśmy tak chyba z 10 przystanków i wyobraźcie sobie, że ten pan wyjął, co miał na wierzchu, swoją lampę Aladyna. Wyjął na wierzch i zaczął ją pucować. I po prostu oczy mi wyszły na wierzch. Znaczy, staram się nie patrzeć, ale słuchajcie. Taki widok, pierwszy raz w życiu. Mówię, co jest? W sensie, pierwszy raz w życiu w autobusie. Mówię, nie, no nie wierzę, nie? Jeszcze raz spojrzałam, mówię, nie, no nie wierzę. Mówię, mamo, on wyjął lampę Aladyna. Czy ty to widzisz? Mama przerażona, zaczęła się trzęść. Ja troszeczkę też, przyznam. Ogólnie jestem odważna, no ale taki niecodzienny widok był bardzo dziwny. Ja siedziałam lekko bokiem, więc widziałam, jak ludzie wchodzą do góry i ludzie przechodzili koło niego i nikt nie widział, że on pucuje lampę Aladyna. No przepraszam bardzo, ale jak tego można nie zauważyć? Jak można nie zauważyć czegoś takiego? Jak można tego nie zauważyć? Powiedzcie mi! Więc czekałyśmy grzecznie na nas przystanek, zeszłyśmy sobie na dół, tak jakby nigdy nic. Oczywiście ten pan, kamienna twarz. Tak, na mnie i na mamę. Jak ja to zobaczyłam, powiem szczerze, lekko się przeraziłam. Zeszłyśmy szybko na dół, tup, 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 tup. Wybiegłyśmy z tego autobusu i mówię, huh. Na szczęście nic się nie stało, bo wiecie, różnie to bywa. No i pobiegłyśmy szybko do pracy, powiedzieliśmy, co się stało. Oni oczywiście, tak, to się stało, ojej, ojejkuś, o Boże. A ja sobie myślę, w ogóle się nie przerazili, w ogóle dla nich to chyba jest normalne, słuchajcie, tu, że takie rzeczy się dzieją. Może tam jedna koleżanka czy kolega się przerazili, ale reszta, wiecie, tak bywa w życiu. Tacy ludzie są na świecie. Co myślę, nie, takich ludzi nie ma w świecie, to nie jest normalne. Coś jest nie halo, grubo nie halo. No i trudno, musiałyśmy iść na nockę i z mamą ciężko pracować po takim pucowaniu lampy. No dobra, to teraz historia z Tesco, która się stała dosłownie 5 minut temu, słuchajcie. Na dowód mam deserek, który właśnie kupiłam w Tesco, żeby nie było, że nie byłam. I w sumie mam jeszcze parę innych rzeczy, ale nie będę wam pokazywała listy moich zakupów, tak? Więc co się stało? Słuchajcie, jestem tak przerażona, że muszę zjeść, bo po prostu nie wytrzymam. Muszę sobie dodać trochę cukru, bo cała jestem roztrzęsiona. Pojechaliśmy do Tesco, zrobić zakupy. Wracamy i wyobraźcie sobie, na rondzie widzę jakąś osobowość. Zbliżamy się coraz bliżej do tej osoby, coraz bliżej. Mówię, nie, coś jest nie tak. Ta osoba miała jakiś biały fartuch. Mówię, co tam się dzieje? Ciemno, pustka, żadnych samochodów nie ma, nikogo w ogóle nie ma, tylko ta osoba i my jedziemy samochodem. Mówię, o, grubo. Już na samym rondzie, około 5 metrów od tej osoby, ja tak patrzę, stał tam chłopak, który miał fartuch ze szpitala i stał od... No mówię, jest coś grubo, nie halo, nie? Krzysiek powoli, powoli jedzie. Prawie się zatrzymuje, 2 metry od tego chłopaka. Mówię, o Boże, ratunku. On wyglądał dziwnie. W sensie, nie wiem, czy był w szoku, czy coś się stało, czy w ogóle o co chodzi. Ale się bardzo wystraszyłam, chciałam w sumie coś zagadać do niego, bo nie wiedziałam, o co chodzi. On coś tam zaczął machać ręką i uciekł. Mówię, no kurczę, chłopak uciekł, tak? A nie wiadomo, czy jest w szoku, czy może napadł na kogoś, czy może ktoś na niego napadł, czy w ogóle coś się stało. Wydaje mi się, że uciekł ze szpitala. Ale co dokładnie się stało? Nie wiem. Załatwiłam tą sytuację inaczej. Zadzwoniłam szybko na policję. Macie tu klip, wam puszczę. Hello, I was in Tesco and I saw some gentleman. I think he came out from hospital because he had his wife close from hospital and he had very bad face, like somebody punched him many times and he was standing on the middle of the street and when I passed him, I was driving car, he just looked at me and go. No i tak jak słyszeliście, policja powiedziała, że zadzwoni do szpitala i zobaczy, co tam się dzieje i w ogóle na pewno będą go później szukać, bo chłopak mógł być w szoku, tak? A no ja za nim biec nie będę, bo nie wiadomo kto i co i w ogóle co się dzieje, tak? Może coś grubego się stało, a może to tylko coś tam lajtowego czy coś, ale nie mogliśmy go zostawić bez pomocy, więc zadzwoniłam. Trzeba pomagać, bo nie wiadomo nigdy, co się dzieje i nie wiadomo tak naprawdę, czy on potrzebował pomocy, czy też nie. Dobra, to by było na tyle. Możecie pisać w komentarzach, jakie filmy byście chcieli dalej widzieć, czy angielskie opowieści wam się podobają, które są w 95% prawdziwe, a ja będę nagrywać dalej. Pamiętajcie, że angielskie opowieści będą wsadzone co wtorek. No i co, widzimy się w następny wtorek. Trzymajcie się, pa!